W ostatniej serii gier Radom jak Radom podejmował u siebie lidera rozgrywek PKO BP Ekstraklasy Wisłę Płock. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego pokonali rywala 2-0. Obecnie Zieloni zajmują piątą lokatę w tabeli i mają na koncie 14 punktów. W następnej, czyli 10. kolejce Radomianie zagrają z obecnym wicemistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski, czyli Rakowem Częstochowa. W ostatniej serii ligowej zespół ten pokonał wysoko, bo aż 4-0 Legię Warszawa i ma na koncie obecnie 16 oczek, ale też o jedno spotkanie rozegrane mniej niż Radomiak. W minionym sezonie w bezpośrednich pojedynkach pomiędzy Radomiakiem a Rakowem raz padł remis 2-2, a w drugim meczu Częstochowianie wygrali 1-0. Początek meczu Raków Radomiak w sobotę 17 września o godzinie 17:30 w Częstochowie. Yeah.